Olsztyn tego dnia płakał. Z nerwów. Oto gdzieś na drugim krańcu globu miała walczyć Joanna Jędrzejczyk. Skoro ona była tam, to jej najbliżsi wraz z najwierniejszymi kibicami postanowili wspólnie w rodzinnym mieście Joanny obejrzeć na wielkim ekranie bój z Claudią Gadelą. Mimo że w Polsce dopiero świtało, chętnych do porannego zagrzewania Joanny do boju nie brakowało. Wszyscy mocno wierzyli w Polkę. Myślę, że nieważne w jaki sposób, ważne, żeby po prostu tę walkę wygrała, bo wszyscy po prostu tego oczekujemy. Myślę, że nie może być inaczej. Asia po prostu walkę wygra. Mam nadzieję, że da nam trochę na siebie popatrzeć, że nie będzie to aż tak zbyt szybko. Ja obstawiam wygraną przez knockout w drugiej rundzie, żebyśmy mieli chwilkę, żeby się nacieszyć tą walką, na którą długo czekamy. Druga runda TKO. Joanna wygra przez techniczny knockout gdzieś w rundach mistrzowskich. Maksymalnie to będzie trwało jakieś 45 sekund, Asia po prostu przez knockout obroni pas i tyle. Co dużo gadać. Asia, wygrasz, my jesteśmy z tobą. Czuję takie delikatne właśnie taką odpowiedzialność za to, jak ta walka się potoczy. Ale wydaje mi się, że to będzie knockout, pierwsza runda i będzie koniec. Jak wyjeżdżała, ja widziałem ją dzień przed wyjazdem. Asia była niesamowicie pewna siebie, swoich umiejętności i tego, że cały ten obóz przygotowawczy, chyba najdłuższy w jej życiu, bo trwał 3,5 miesiąca, przebiegł jak najbardziej pomyślnie, bez kontuzji. Jeżeli te składowe, czyli jest siła, bez kontuzji i cały obóz odbył się prawidłowo, no to mi wydaje się, że powinna się cieszyć, bo nic więcej się nie dało zrobić. Im bliżej walki, tym mimo deszczu, na plaży robiło się coraz goręcej. Robiono wszystko, by zdążyć na czas i nie stracić nawet sekundy pojedynku. Aż wreszcie nadszedł ten moment. I zaczęły się wielkie emocje oraz prawdziwy horror. Pierwsza runda była bowiem nieudana dla Polki. Gadela nacierała z furią. Dość nieoczekiwanie, zamiast wykonywania gestów radości, zaczęto łapać się za głowy i nerwowo zaciskać kciuki. Ci, którzy mogli, szukali dobrego słowa i pocieszenia. Po końcu pierwszego starcia wszyscy odetchnęli z ulgą. Ale to było do przewidzenia. No. Jestem przerażona. Ale wciąż jesteśmy pełni optymizmu. Będzie zajebiście, na pewno, będzie super. Mam nadzieję, że z rundy na rundę będzie coraz lepiej. W sumie jestem tego pewny. W drugiej skończy ją, zobaczycie. Co prawda, Joanna Jędrzejczyk nie skończyła Gadeli w drugiej rundzie, ale powodów do bicia braw przybywało. Polka rozkręcała się z minuty na minutę, a widzowie w Olsztynie z minuty na minutę, chociaż wciąż zdenerwowani, zaczęli odzyskiwać wigor. Teraz Asia, tak? Jakie emocje nam zafundowała Asia. I jeszcze tylko ostatnie rady od narzeczonego. Ostatnie tego poranka brawa i werdykt. Trzecia udana obrona pasa mistrzowskiego. SMS już do Joanny wysłany został? No nie wysyłałem SMS-a, ale był telefon ze Stanów, rozmawiałem z nią, także mówi, że jest naprawdę szczęśliwa i myślę, że zasłużone zwycięstwo. No i wszystkim naokoło powtarzałem, że Klaudia po drugiej rundzie będzie już spompowana na tyle, że Asia będzie mogła swój gameplan realizować w 100%. Wiedziałem, że na początku może być trochę ciężko, że te rundy mogą być przegrane albo bardzo wyrównane, ale z czasem wiedziałem, że Aśka się rozkręci. Ludzie, no co tu dużo gadać, no. Emocje są nie do opisania. Ciężko jest, że da coś na świeżo powiedzieć, aczkolwiek jedno jest pewne. Asia pokazała, że jest prawdziwą mistrzynią. Nawet nie staram się myśleć o tej walce. Dzisiaj cały dzień zastanawiałem się nad tym, jak to będzie, ale tylko dzisiaj. Znaczy przez całą noc, bo do mnie to nie dochodziło. I ja tak teraz gdzieś z tego punktu widzenia, gdzie jesteśmy, sobie myślę, że no nie wiem. Nie wiem dalej z kim ta się, co ona ma robić, czy ona ma odpoczywać. Ja nie mam żadnego pojęcia. I ona tu wraca po prostu.